wieczór Państwu. Witamy w Ekonomii Raport. Dziś na temat koniunktury z nami pan Krzysztof Mroczkowski, ekonomista, nowy obywatel. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Z panem Krzysztofem szczególnie skupimy się oto na tych tematach. Wracają problemy mniejszych banków w Stanach Zjednoczonych. Agencja ratingowa Moody's obniżyła ratingi 10 bankom. W przypadku kolejnych 17 rozpoczęto przeglądy mogące zakończyć się obniżką ratingu. Wysokie stopy procentowe doprowadziły amerykańskich konsumentów do analogicznej sytuacji jak w roku 2007. Amerykańscy konsumenci notują rekordowe zadłużenie, choć Fed robi wszystko, by utrzymać stabilność w sektorze. Jeszcze niedawno wynosiły 0%, teraz czekamy na kolejną podwyżkę. Stopy procentowe Fedu mają przeogromny wpływ na gospodarkę światową, społeczeństwa i polityków na całym świecie. Gospodarka Chin popadła w deflację. Ceny konsumpcyjne spadły po raz pierwszy od ponad 2 lat. Eksport z Chin spadł w lipcu o 15% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Obecnie chińskiemu eksportowi przeszkadza wysoka globalna inflacja, wysokie stopy procentowe, które osłabiły popyt na towary z państwa środka. Panie Krzysztofie, stopy procentowe Fedu, amerykańskiej rezerwy, która dominuje nad światem, można powiedzieć, ustala, kiedy są czasy rozwoju, kiedy gospodarka się zwija, kiedy jest inflacja. Taka jest właśnie dominacja Amerykanów dzięki temu, że dolar jest walutą rezerwową, ale jak spojrzymy na wykres stóp procentowych Fedu po II wojnie światowej, to widzimy, jak bardzo to oddziałuje na świat. Choćby na tych pikach, które możemy obserwować na wykresie 73 Gdańsk, 76 Radom, lata 80 najwyższe stopy procentowe Fedu i później mieliśmy ten okres tych spadających stóp procentowych, koniec zimnej wojny, a ostatnio eksperymenty na zerowych stopach procentowych, wybuchła inflacja i właśnie, co dalej panie Krzysztofie, czego się spodziewamy? No właśnie, wszyscy patrzą na to, co zrobi Fed, bo Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych jest trochę takim, mówiąc z pewną przesadą, bankiem centralnym świata, bo wszystkie banki centralne świata mają w swojej rezerwie walutowej akurat dolara. Teraz mniej więcej 50% rezerw walutowych banków centralnych to jest właśnie dolar. Więc to jest taki punkt odniesienia. Oni patrzą na USA, a z drugiej strony jest niekoniecznie tak samo. To znaczy Rezerwa Federalna niekoniecznie patrzy na konsekwencje swoich działań dla świata, tylko ma swoje przesłanki, którymi się kieruje i o których myśli. One są głównie takie wewnętrzne, czyli co z koniunkturą, co z inflacją, jak to wpłynie być może nawet na wybory polityczne w kolejnych latach, też swoja własna reputacja. Tutaj wiemy, że obecny przewodniczący Rezerwy Federalnej bardzo się obawia takiej swojej reputacji, kogoś, kto przespał moment podwyższenia stóp procentowych i teraz właśnie nie chce być porównywany do takiego przewodniczącego z czasów wysokiej inflacji Artura Burnsa, więc ona tak jakby chce nadrobić i chce zapobiec jakiejś takiej swojej własnej szkodzie reputacyjnej. I widzimy to w koniunkturze światowej. Cała właściwie koniunktura światowa upada, spada, jest w trendzie spadającym. I to się dzieje na całym świecie. Najbardziej oczywiście widzimy to w Europie, bo Europa, nakładają się problemy na rynku energetycznym, ale również problemy demograficzne, problemy związane z zieloną transformacją i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz właściwie mamy dyskusję w Stanach Zjednoczonych, czy to nie będzie ostatnia podwyżka, bo obecnie ta stopa procentowa jest wyższa niż już notowana inflacja, więc tego też spodziewają się rynki. Tak, z tego co słyszę, właśnie jest taka debata, może być jeszcze jedna podwyżka ze względu właśnie na te kwestie reputacyjne. Natomiast cała reszta świata jest trochę takim odbiorcą tej polityki. Europejski Bank Centralny też poniekąd Rada Polityki Pieniężnej patrzy na to, co robi Fed, no i nie chce zbytnio odstawać. Jeżeli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych walczy z inflacją, to po to, żeby nie dawać jakichś pretekstów spekulantom do ewentualnych ataków na walutę, do jakiejś narracji o osłabieniu. Inne banki centralne też mocno walczą. Tutaj oczywiście Fed może pośrednio pomagać tym innym bankom centralnym, innym walutom poprzez takie swoje rezerwy, czy też linie kredytowe, linie swapowe.
które co ciekawe tutaj nie tylko o nich decyduje Rezerwa Federalna, ale też bezpośrednio rząd, czyli Departament Skarbu USA. Natomiast oczywiście skutki są takie, że jeżeli walczymy z inflacją w taki sposób, no to kosztem wzrostu i kosztem oczywiście jakichś takich perspektyw też społecznych, często też wzrostu bezrobocia, więc trzeba bardzo uważać, szczególnie, że ten typ inflacji, z którym mamy do czynienia, to nie jest inflacja popytowa wywołana nadmiernym popytem, tylko to jest inflacja podażowa wywołana niedostateczną podażą albo podażą o zbyt wysokiej cenie. Jeżeli chodzi o energetykę, tutaj kwestia też łańcuchów dostaw, które łatwo poplątać, jak to było w COVID-zie, a trudno jest rozplątać, bo niestety tak działa system just in time. No i teraz jest pytanie, czy Fedowi uda się to, co zamierza, czyli jednocześnie zmniejszyć inflację, powoli ją zbić, a jednocześnie też wymusić takie miękkie lądowanie, czyli nie wejście w recesję, nie wejście w jakąś taką trwałą stagnację. Na pewno jeden cel, czyli niedopuszczenie do wysokiej, trwale wysokiej inflacji, wysokich oczekiwań inflacyjnych im się udał. Na pewno nie będzie jakiejś stałej, wysokiej inflacji. Ale jednocześnie ogromnym kosztem, bo chodzi o to, że jak spojrzymy na wskaźniki w amerykańskim społeczeństwie, to absolutnie zadłużenie jest maksymalne. Te wszystkie wskaźniki przypominają wskaźniki z roku 2007-2008, więc też z badań wiemy, że ostatnia podwyżka stóp procentowych, kiedy wszyscy spodziewają się, że będzie dobrze, często kończy się spadkami giełdowymi. Takich badań jest absolutnie bardzo dużo i fakt, jak to wpływa na koniunkturę, wysokość stóp, ale jednocześnie jakbyśmy się skupili na amerykańskim społeczeństwie, no to stopy procentowe na domy bardzo wysokie, więc w jakiś sposób może Fed w tym momencie też trochę przesadził. Tak, tutaj gdzieś czytałem niedawno takie opracowanie, że spadek wartości domów o jeszcze 5% spowodowany jakimś takim trendem lekko recesyjnym spowodowałby, że bardzo wielu Amerykanów wpadłoby miałoby negatywny już majątek, tak? Bo wzięło kredyt w momencie, kiedy te domy były warte trochę więcej, teraz jakby gospodarka dostaje zadyszki, no i może się okazać, że nie dość, że i tam są płacą. Jeszcze takie inne kredyty, które polegają na tym, że jak kupujemy dom za 300 tysięcy, a jego cena wzrośnie do 500 tysięcy, to mamy prawo wziąć 200 tysięcy kredytu. I duża część Amerykanów bierze te kredyty i też absolutnie znowu mamy powtórkę z roku 2008-2009, więc tak. Jak spojrzymy na wskaźniki rozwoju dla strefy euro, dla większości krajów rozwiniętych, to one są słabe. One są bliskie zera. Polska ma mieć 7%, w przyszłym roku Polska 2,2%, rok kolejny, czyli rok 2025, 3,5%. I wtedy dopiero będziemy mogli mówić w jakiś sposób o wzroście gospodarczym, który przy niższej inflacji zacznie coś więcej dawać ludziom. No więc troszkę tak można powiedzieć jest przemilczane albo próbuje się przemilczeć to, że właściwie możemy wylądować w kolejnym kryzysie finansowym. Tym razem w związku z tym, że wiemy, że wysokie stopy procentowe coś takiego powodują. Mhm. Tak, to co pan redaktor teraz opisał, to jest scenariusz, który jest możliwy, bo cały czas wydaje się, że niby będzie to miękkie lądowanie, natomiast tak naprawdę nie jest to pewne. Nie jest to pewne, czy to odbicie przyjdzie. Jeszcze możemy mieć do czynienia z jakimiś negatywnymi szokami, czy to na przykład płynnościowymi. Tutaj akurat Rezerwa Federalna bardzo jest na to czujna i kiedy widzi, że jakiś bank ma kłopoty, stara się uruchomić swoje różne instrumenty, żeby temu przeciwdziałać. Ale to może być na przykład jakieś większe zamieszanie na przykład w cieśninach blisko Tajwanu. Niekoniecznie oczywiście wybuch jakiegoś gorącego konfliktu, ale chociażby zamieszanie. Czy też, jeżeli chodzi o cieśniny Ormuz blisko Iranu, które też wpływają. I wtedy wysokie ceny węglowodorów nie będą
będą związane tylko z wojną na Ukrainie, ale już sytuacja będzie poważniejsza. 40% ropy pochodzi z Zatoki Perskiej i ten scenariusz zawsze się rozważa jako jeden z tych potencjalnych. Ale wracając do tego, co planuje robić Rezerwa Federalna, czy tak jak pan powiedział, Departament Skarbu, 5 miliardów dziennie do nowego długu w Stanach Zjednoczonych, państwowego, 5 miliardów dolarów przez najbliższe 10 lat, ogromne kwoty i to jest bardzo ciekawe, jak to może wpływać na inflację na świecie, bo ta kreacja będzie dużo większa w tej perspektywie 10 lat niż ta ogromna kreacja, która była związana z obroną gospodarki przed skutkami lockdownu związanego z pandemią. I znowu pytanie w takim razie, czy gdy wiemy, że tak dużo Rezerwa Federalna stworzy pieniędzy, no to zdajemy sobie sprawę, że to samo będzie musiała zrobić Europa, Chiny, żeby nie przegrać tym. No i właśnie, to może nam narodzić znowu porządną falę inflacyjną. To jest trochę taki paradoks, bo w krótkim okresie nawet takie właśnie negatywne wiadomości, jak to, że właśnie zwiększają się potrzeby pożyczkowe państwa amerykańskiego, czy to, że niedawno na przykład agencja ratingowa Fitch obniżyła rating Stanom Zjednoczonym, to oczywiście jest w długim okresie taki sygnał ostrzegawczy, ale w krótkim okresie to może być dla inwestorów, którzy działają na całym świecie, taki sygnał, ok, idą kłopoty, a skoro idą kłopoty, to gdzie uciekamy? No właśnie do dolara i właśnie do różnych instrumentów skarbowych USA. Więc krótkofalowo tego typu zdarzenia, które mogą podważać właśnie... Panie Krzysztofie, bo tak było do tej pory, że tak faktycznie było. Następowała ucieczka do dolara, ale też nie mieliśmy tak dużej kreacji, bo właśnie wspominam o tej kreacji, bo to będzie jakieś 20-25 bilionów dolarów wykreowanego nowego kapitału, więc pytanie, kto im pożyczy, bo tutaj zawsze to było zbudowane z własnych obywateli, instytucji finansowych amerykańskich, ale też z pieniędzy japońskich emerytów, chińskich funduszy inwestycyjnych, czy pieniędzy z krajów Zatoki Perskiej, które no, w jakiś sposób odwróciły się od Stanów Zjednoczonych, a te kontakty nie są już tak dobre jak kiedyś, więc czy będziemy mieli do czynienia z czymś takim jak w czasie pandemii, że raczej to wszystko będzie robił bank centralny i będzie kreował... Jeżeli mówimy o horyzoncie powiedzmy 30 lat, są też takie obligacje 30-letnie Stanów Zjednoczonych, no to ja już bym się trochę zastanawiał, czy za 30 lat Stany Zjednoczone będą hegemonem, ale na razie takie szybkie przestawienie się nie tylko banków centralnych, które trzymają tego swojego dolara, ale też wszystkich głównych instytucji finansowych, które się rozliczają w dolarze, dla których też obligacje USA są takim jakby punktem odniesienia dla reszty instrumentów finansowych na wszystkich głównych giełdach wymiany, to na razie jest jeszcze niezachwiane. Oczywiście po prostu musi być jakaś alternatywa. W tym momencie taką alternatywą euro nie jest na pewno, nie jest to rubel, nie jest to chiński yuan, więc dopóki takiej... Czy słabnący japoński jen, który bardzo osłabł. Właśnie, który jest kupowany, ale jest kupowany bardzo często przez Japończyków. W związku z tym nie jest jeszcze tak do końca taką walutą międzynarodową. Więc na razie dolar jest w miarę bezpieczny. Oczywiście za te 10, 20, 30 lat udział gospodarki amerykańskiej w gospodarce światowej będzie się kurczył najprawdopodobniej. Ale to już się dzieje w jakiś sposób poprzez umowy pomiędzy państwami, które chcą się już rozliczać w walutach krajowych. Dużo jest takich umów, jest coraz więcej. Faktycznie dolar ciągle dominuje. I tak jak pan powiedział, najbliższe 10 lat będzie jego dominacja, ale wzrastają te waluty azjatyckie, yuan, rupia, które są uznawane przez dużą część krajów w wzajemnych wymianach i wtedy już dolar nie bierze w tym udziału. No i to jest oczywiście problem dla Ameryki. No ja widzę jeden taki scenariusz, w którym szybciej niż powiedzmy za 10 lat powinniśmy się tym bardzo martwić. To jest kwestia potencjalnie Tajwanu, czyli takiego zachwiania dominacji militarnej, politycznej, gospodarczej nad tymi łańcuchami dostaw, również takich kluczowych komponentów gospodarczych. I tutaj jest bardzo ciekawy sygnał, który wyczytałem niedawno w Wall Street Journal, iż bardzo rosną koszty ubezpieczenia od ryzyka politycznego zagranicznych firm, które mają fabryki w Chinach. To znaczy jeszcze do niedawna można było dostać ubezpieczenie do wysokości 2 miliardów
dolarów strat na kwotę do 2 miliardów dolarów. Teraz już tylko do 50 milionów dolarów i coraz mniej są dostępne te ubezpieczenia, co oznacza, że ta retoryka przywódcy chińskiego, taka bardzo ostra, jeżeli chodzi o Tajwan, gdzieś wystraszyła już znaczącą część. Jest na pewno próba odcięcia Chińczyków od zachodniego bloku, od tego, że czerpią zyski, ale a czerpią sami coraz większe i w jakiś sposób te próby były wprowadzane, ale Chiny też mają taką moc, że mają już narzędzia i co jakiś czas widzimy, że potrafią zdyscyplinować co pomniejsze kraje, choćby Litwę tutaj we wspomnianym Tajwanie, która chciała otwierać swoją ambasadę na Litwie ostatecznie. Więc to nie jest łatwa sprawa, choćby te nowe sankcje związane z metalami ziem rzadkich, które czy ograniczenia w eksporcie, a Chiny opanowały cały ten rynek, pokazują, że gra nie będzie prosta i nie chodzi tylko o kwestie militarne, ale głównie raczej właśnie kwestie gospodarcze. Tak, ale jednocześnie też Chiny trochę sobie nie pomagają właśnie tą polityką trochę takiego straszenia czy podwyższania ryzyka. Widzimy, że ten bilans inwestycji zagranicznych się znacząco pogarsza. To znaczy w tym momencie już tylko dosłownie kilka miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych przypływa do Chin kwartalnie, a jeszcze niedawno to było kilkadziesiąt miliardów dolarów każdego kwartału, więc tutaj inwestorzy są wystraszeni i oni mogą też poszukiwać alternatyw. Mogliby poszukiwać oczywiście, ale teraz jak tu zastąpić 500 milionów chińskich robotników i w jakim kraju, bo była pewna nadzieja, czy takie przypuszczenia, że w Stanach Zjednoczonych w czasie lockdownu, gdy 40 milionów ludzi z usług zaczęło pobierać zasiłki, bo wszystko było zamknięte, że może wtedy na przykład koncern Apple przerzuci fabryki z Chin, ale tych fabryk jest około 150 poddostawców, z czego 2/3 są w Chinach, 1/3 na Tajwanie. Tego się chyba już po prostu nie da zrobić. To się trochę dzieje. Tego nie da się zrobić szybko, ale na przykład Meksyk stał się największym partnerem w wymianie handlowej z USA i przeskoczył ostatnio Chiny. Jeżeli chodzi o takie mniej rozwinięte produkty, to tutaj absorpcja tej produkcji może iść przez na przykład, jeżeli chodzi o tekstylia, no to Azja Południowo-Wschodnia, tak, kraje ASEAN na przykład. I to się też już dzieje. Inwestorzy z tych branż poszukują zamienników. Jeżeli chodzi o wysokie za to technologie, no to słyszymy o inwestycjach chociażby w Europie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Przed chwilą Intel, za chwilę TSMC, czyli to przenoszenie się tak naprawdę powoli następuje. Tutaj chyba najbardziej powoli to następuje, jeżeli chodzi o firmy niemieckie, które bardzo mocno zainwestowały w te relacje. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na wydłużoną część, która będzie dostępna na naszym kanale na YouTube. Tam będzie całość rozmowy. Chodzi o niemiecką gospodarkę, to mniej więcej tyle samo mają z eksportu w Europie, w Stanach i Chinach, więc utrata 1/3 rynku na pewno by im nie służyła. Wróćmy do tej naszej nieszczęsnej Europy, bo tutaj się w jakiś sposób zakleszczyło kilka zjawisk, które pokazują, że to Unia Europejska ma się najgorzej w tych prognozach. I czy jest jakaś nadzieja dla Europy, że w jakiś sposób się odrodzi, czy po prostu będzie tak powoli sobie upadała w związku z tym, że się starzeje i jak pan myśli? Jest taki trudny moment związany oczywiście w sporej mierze z tym energetycznym szantażem rosyjskim, który już w 2021 roku zaczął działać, ja przypominam, a później właśnie z tą zależnością długoterminową od Rosji, czyli próba nagle przestawienia się na inne źródła energii, no jest po prostu wymagająca i kosztowna, więc tego się nie da tak do końca przeskoczyć. To, co można zrobić oczywiście, to nie zapominać o inwestycjach, absolutnie nie dopuszczać do polityki austerity, czyli cięć budżetowych, szczególnie kosztem społecznym, bo jeżeli pójdziemy w stronę cięć, żeby zbilansować budżet, no to się znowu skończy. No właśnie, bo problemami. Tutaj mam takie głosy, młodzi ludzie bardzo popierają partię Konfederacja, która chciałaby ciąć wydatki, a cały świat jakby prezentuje inną politykę.
Więc... No jest to trochę takie bardzo stare myślenie, od którego się odchodzi już szczególnie w ekonomii. Może to jest związane z tym, że oni ciągle funkcjonują w powiązaniu do złota. Ciągle są w tym świecie, że każda waluta można było wymienić na złoto stałą ilość. I to faktycznie wtedy może te podejście, żeby te złoto oszczędzać i głupio nie wydawać, ale jak teraz... Jak właśnie widzimy, w którą stronę idzie USA, a tak jak pan tutaj wspomniał, pójdzie w tym kierunku i Unia Europejska, i Japonia, i z pewnością Chiny, żeby... Więc świat się zmienił. Miejmy nadzieję, że młodym ludziom ktoś to w końcu wyjaśni, bo w jakiś sposób... Ja bym powiedział, że tutaj takim jednym z winnych tego stanu rzeczy, to znaczy tego potocznego właśnie myślenia o cięciach, o równoważeniu budżetu, jest to użycie metafory, często też przez ekonomistów, metafory budżetu domowego, czyli że wszystko musi się równoważyć, wydatki absolutnie nie mogą być wyższe od wpływów. Czyli to wszystko, co jest na poziomie gospodarstwa domowego prawdziwe, a już niekoniecznie na poziomie firmy, bo często warto pożyczyć i zainwestować, to absolutnie nie jest prawdziwe na poziomie gospodarki narodowej. I niestety nadużycie tej metafory właśnie gospodarstwa domowego, zrównoważonego budżetu, tak trochę spowodowało, że mamy duży uraz do w ogóle jakiegokolwiek długu, też trochę do jakichkolwiek wydatków państwa, podczas gdy one zabezpieczają nam pod wieloma względami przyszłość. Czy jeżeli chodzi na przykład o ochronę zdrowia, czyli warto wydać wcześniej więcej profilaktycznie, niż później mierzyć się z olbrzymimi kosztami społecznymi, kosztami właśnie na przykład chorej siły roboczej, czy opieki później w wieku starszym, czy jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie emerytalne, jeżeli sobie nie uskładamy dzięki systemowi składkowemu, to później znowu to będzie jakiś koszt dla społeczeństwa, różnych patologii, wzrostu przestępczości. Więc warto zapłacić czasami na początku, a później nie mierzyć się z wielokrotnie większymi kosztami. A co warto zrobić, jeśli chodzi o sytuację Polski? Bo widzimy, że podwyżki pensji, które na szczęście miały miejsca, w jakiś sposób są jednak niewystarczające po tych ostatnich wydarzeniach z jednej strony, ale z drugiej strony widzimy, że absolutnie to ma przeogromny wpływ na budżet, bo budżet tak naprawdę jest złożony z pensji pracowników, właściwie te wszystkie fundusze łącznie z ZUS-em. To, co zarabiamy, im więcej zarabiamy, państwo ma więcej, ale jednocześnie, tak jak chcieliśmy już zauważyć, bardzo możliwe, że ta inflacja nie będzie nas odpuszczała i choćby w Polsce jest taka sytuacja, że większość pracowników budżetówki nie ma indeksowanej pensji w stosunku do inflacji i co chwilę są problemy. Bardzo możliwe, że zobaczymy te problemy we wrześniu, idą wybory nauczyciele, to się odbywa cyklicznie co 4 lata, ale to też ma jakieś podstawy. Co państwo powinno zrobić, szykując się na te najbliższe 5-10 lat po tym krótkim zarysowaniu sytuacji w dzisiejszym programie? No, na pewno nie powinno szukać oszczędności właśnie w sektorze społecznym czy też w budżetówce. Powinno pomyśleć o źródłach dochodu takich długofalowych, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo tutaj, tak jak przed chwilą powiedziałem, niewystarczające dofinansowanie teraz może się skończyć bardzo dużymi problemami za jakiś czas, więc jakiekolwiek rządy by nastały w przyszłości czy kontynuowały swoją misję, na pewno będą musiały się mierzyć z tym, że społeczeństwo starzeje i że absolutnie te problemy sektora zdrowotnego muszą być zaadresowane, co niestety czego się nie da zrobić bez jakiejś albo podwyższonej składki, albo wyższych podatków. To po prostu się wszystko nie zepnie, więc ja bym tutaj widział jedno z takich największych wyzwań, jeżeli chodzi o najbliższe lata. Na pewno należy omijać jakąkolwiek pokusę polityki cięć, a poza tym, jeżeli chodzi o całą resztę, całe szczęście jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy dość wiarygodni wobec inwestorów, czy jeżeli chodzi o polską walutę, czy jeżeli chodzi o polskie papiery, czy jeżeli chodzi też o w ogóle wycenianie polskich przedsiębiorstw,
całe szczęście jakby wypadliśmy już z tego worka wspólnego oceniania, że jakobyśmy byli częścią rynków wschodzących, jesteśmy postrzegani dobrze. Nie jesteśmy już częścią Tajlandii, Turcji, innych egzotycznych tak krajów, których zawieruchy na rynkach prowadziły również do osłabiania złotówki. Jest lepiej. Korzystamy z tego, że Białoruś i Ukraina nie nadążyły w tym wyścigu globalnym, gospodarczym. Coraz jednak więcej osób, biorąc pod uwagę ten przekrój czasowy ostatnich 10 lat, do Polski przyjeżdżał i pewnie wielce to się nie zmieni w najbliższym czasie. Więc to są plusy polskiej gospodarki i pod tym względem jest dobrze, ale z pewnością coś można jeszcze zrobić. Panie Krzysztofie, bo tak jak spojrzałem dzisiaj szybko na artykuły, to dużo mówi się o stresie w pracy. Z jednej strony mamy najniższe bezrobocie w historii i to jest prawda, a z drugiej strony jakby te praktyki, które miały miejsce w przeszłości, gdy te bezrobocie było wyższe, praca mniej dostępna, czyli stresowanie się w pracy, odbieranie telefonów na urlopie, to my jesteśmy liderami w Unii Europejskiej i chyba tutaj też coś należałoby zrobić. Polskie firmy jeszcze się trochę uczą tej nowej sytuacji demograficznej, czyli tego, że nie mamy już takich wyżej demograficznych, które wchodzą na rynek pracy. Nowych też przyzwyczajeń, jeżeli chodzi o pokolenia i też nowej sytuacji, powiedzmy, materialnej. To znaczy jest pewna stabilizacja materialna szerokich rzesz ludzi w Polsce. To nie jest tak, że można sobie zażądać nie wiadomo jakiej, jak wymagającej pracy, oferując jedynie płacę minimalną. I polscy pracodawcy jeszcze do tego do końca nie są przyzwyczajeni i wydaje się, że tutaj możemy mieć do czynienia z pewną lekką, narastającą za chwilę presją być może emigracji z Polski. Tak? Teraz mamy imigrację, która jest ze wschodu, ale jeżeli w dłuższym okresie też nie poprawią się te warunki pracy, a jednocześnie młode pokolenie jest bardzo świadome swoich możliwości, jest dobrze wyedukowane, nie ma barier językowych, to może właśnie też sobie szukać swoich perspektyw. Panie Krzysztofie, oby się tak nie stało, miejscach. Ale faktycznie jak spojrzymy na starzejącą się Unię Europejską, no to widzimy zapotrzebowanie choćby na pracowników w Niemczech. Tych pracowników ma być 20 milionów, 30 milionów do roku 2060. No więc Niemcy spokojnie mogliby wyssać Polskę, Ukrainę z całego młodego pokolenia i jeszcze będą musieli sprowadzać z kilku różnych kierunków. I coś takiego jako konkurencja w Unii Europejskiej może nam się przydarzyć. Gdy patrzymy na przykład na zieloną transformację, widzimy, że nie tylko Niemcy płacą za nią dużo, my właściwie będziemy musieli zapłacić jeszcze więcej. Więc o to faktycznie może być gra w przyszłości, bo z drugiej strony może być tak, że to zachodnia Europa zacznie przyjeżdżać do Polski, bo tam z kolei niespójność społeczna i sytuacja gospodarcza, to co obserwowaliśmy we Francji, to wszystko może nabierać większej dynamiki. Tutaj ja bym powiedział, trzeba wyprzedzić fakty i stworzyć po prostu w Polsce dobre miejsce do życia. Tak? Nie chodzi tylko i wyłącznie o wysokość pensji relatywną versus właśnie zachodnia Europa. Tu chodzi w ogóle o całą ofertę, czyli dostępność żłobków, przedszkoli, dostępność właśnie służby zdrowia. To jak tutaj się żyje. Pod pewnymi względami też Polska ma właśnie dużo do zaoferowania. Dlaczego, jeśli chodzi o dostępność służby zdrowia, mamy badanie. W zeszłym roku nie odbyło się 17 milionów wizyt, na które umówili się polscy pacjenci. Wiemy, że to jest choćby taki prosty mechanizm, który związany jest po prostu z pobieraniem opłat za to, że ktoś nie przyjdzie, się umówił i nie odwołał. Tutaj na pewno topowa ekspertka służby zdrowia Maria Libura by odpowiedziała więcej. Na pewno jedną z takich bolączek długofalowych, które udało się częściowo tylko zmitygować w ostatnich latach, to jest po prostu niedostateczne finansowanie służby zdrowia, niedostateczna też liczba tych lekarzy, którzy kończą specjalizację i wchodzą właśnie do służby zdrowia. No właśnie, nic się nie dzieje, jeśli chodzi o specjalizację, akurat dużo więcej osób mogłoby się specjalizować. Tu akurat jest kwestia chęci, a nie, że nie mamy mocy przerobowych, ale w takim razie przejdźmy z tej służby zdrowia do stworzenia tego miejsca, które będzie ciekawe do życia dla mieszkańców chyba na razie głównie południowej Europy, Hiszpanów, Włochów, bo to się faktycznie dzieje. Takich ludzi
może na razie jako zaskoczenie, ale jest coraz więcej w Polsce, bo południe Europy, no nie od wczoraj, od 150 lat ma te swoje problemy gospodarcze, więc... Ja bym powiedział tak, jeżeli byśmy się cofnęli 20-30 lat temu, to taką mekką dla polskich aspiracji był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tak? Bo tam się najlepiej zarabiało, bo tam było najlepsze życie. Dzisiaj bardzo często, mimo że już wiz nie ma, mimo że to wszystko jest dużo łatwiejsze, Polacy jednak widzą się bardziej w Europie Zachodniej, która nadal zarabia mniej, i to nawet takie kraje jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Średnie zarobki we Francji są dużo niższe niż zarobki w Stanach Zjednoczonych, ale jakość życia jest znacząco wyższa właśnie dzięki temu, że są płatne macierzyńskie długie, dzięki temu, że są długie urlopy, dzięki temu, że właśnie jest dostępność służby zdrowia takiej, która nie bankrutuje prywatnego budżetu, ponieważ jest pokrywana z publicznych składek. I to wszystko składa się w taki cały pakiet atrakcyjności, który powoduje, że no ta nawet spora różnica między zarobkami w USA i Francji nie kompensuje tej jakości życia, więc my powinniśmy też iść w tę stronę, właśnie pomyśleć całościowo, jakie są te punkty zapalne, tak? Czy jest to opieka nad małymi dziećmi, czy jest to może na przykład opieka nad rodzicami, którzy się starzeją, co na przykład było jednym z powodem naszych problemów, jeżeli chodzi o próbę wydłużenia wieku emerytalnego. Krótko mówiąc, wiele osób, myśląc o tym, o przejściu na emeryturę w wieku 60 lat, sobie myślało, no a kto się będzie opiekował moimi rodzicami w tym czasie. Więc tutaj jest taki szereg problemów, które oddziałują na jakość życia, na naszą długofalową konkurencyjność. I wolałbym, żebyśmy szli w takim kierunku jednak zachodnioeuropejskim, a nie w kierunku amerykańskim. Czyli tutaj trochę nawiązaliśmy do tego, co dzieje się w polskiej polityce. Faktycznie, co ciekawe, jest taka partia, która chciałaby zrobić nam Amerykę z XIX wieku, ale Ameryki z XIX wieku już nie ma. Jest Ameryka XXI wieku, która całkowicie inaczej wygląda. I tak jak rozpoczęliśmy nasz program właśnie od Fedu i od tego, jak mocno stopy procentowe wpływają na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą na świecie, to może byśmy też tutaj skończyli. A co będzie, jak niedługo wybuchnie kryzys finansowy? No, mam nadzieję, że Fed będzie gotowy zainterweniować. I wydaje się być gotowy, bo tam już mieli kłopoty z kilkoma lokalnymi bankami, takimi jak SVB, z dużymi bankami, ale lokalnymi. No i tak trochę na zasadzie strażackiej udało się te problemy wygasić. W tym momencie poprzez działanie razem z nie tylko największymi bankami amerykańskimi, ale też prywatnymi i centralnymi europejskimi, mają te instrumenty, żeby w razie czego uratować, wygasić. Były też problemy na przykład Credit Suisse, tu jest bardzo dobra współpraca. Właściwie wszystkich banków inwestycyjnych. Ciągle ta sytuacja jest bardzo nieciekawa w tych bankach. Raczej to są ratingi śmieciowe. Bardzo dużo, nawet one często same nie wiedzą albo nawet nie chcą wiedzieć, co tam zostało skonstruowane, bo te mechanizmy czy instrumenty finansowe są coraz bardziej skomplikowane i coraz mniej osób to rozumie. No, całe szczęście właśnie jest ten Fed, który z jednej strony właśnie tymi mechanizmami strażackimi oddziaływuje, ale z drugiej strony właśnie samą taką pewnością, że w razie czego my zainterweniujemy, to powoduje, że inwestorzy na przykład nie robią tych takich ranów na banki. To był na przykład taki efekt, który w 2012 roku wywołał ówczesny szef Europejskiego Banku Centralnego, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika powiedział, nie, no my nie pozwolimy na to, żeby jakikolwiek kraj upadł, a wtedy były bardzo duże spready, różnice między ceną długów różnych państw. I to automatycznie, sama taka deklaracja, żadne użycie instrumentów spowodowało, że rynki się uspokoiły, że spekulanci już po prostu się uciszyli, postanowili iść gdzie indziej.
Panie Krzysztofie, i teraz jeszcze jest sytuacja na Ukrainie. Mamy coraz więcej analiz, które pokazują, że raczej będzie rozejm być może pod koniec roku, ale przyszły rok, już sami Ukraińcy o tym mówią, największy problem z tym, żeby kobiety wróciły, żeby ludzie wrócili. No i oczywiście to jest zawsze pytanie, czy w konkurencji amerykańsko-chińskiej kto tam wyłoży więcej pieniędzy i będzie widział swój długoterminowy horyzont, to jest akurat pozytywna informacja dla Ukrainy, bo choćby wspomniane przenoszenie fabryk z Azji do Europy, Ukraina może być tu bardzo skorzystać. I to jest bardzo ważne. Jak ta sytuacja się potoczy? Optymalnie dla Ukrainy to oczywiście zbudowanie takich funduszy międzynarodowych, które pozwolą im zbudować atrakcyjne państwo, również dla swoich obywateli, którzy wyjechali, ale jeśli tak stanie, co wtedy z Polską? Bo my będziemy musieli też zmienić kierunki chyba przyjazdu albo coś zmienić w naszym kraju, bo W naszym interesie jest zamożna, w miarę zamożna Ukraina, na pewno stabilna, taka, która jest się w stanie utrzymywać sama, a przez pierwsze lata po końcu wojny jeszcze tak nie będzie, na pewno będzie utrzymywać pomoc taką bezpośrednią i na rzecz modernizacji, ale też bezpośrednią po to, żeby wypłacać po prostu emerytury, te wszystkie świadczenia. Tak się dzieje już po części w tej chwili. Nie chcielibyśmy mieć za miedzą jakiegoś sąsiada, gdzie ludzie są oczywiście sfrustrowani, wiedzą jak posługiwać się bronią, ale to już w ogóle nawiasem mówiąc, którzy uważają, że nie tylko nie poszła im wojna, ale też nie poszła im odbudowa, że są poddani jakiejś kolonizacji, broń Boże jeszcze jakieś antypolskie nastroje, więc dla nas, dla naszego też sukcesu ważne jest, żeby obok był sąsiad, który się odbudowuje z sukcesem, który staje na własnych nogach, który nie jest poddany jakiejś takiej właśnie kolonizacji kapitału zagranicznego, bo to jest coś, co może nas destabilizować. Kolonizacją kapitałem zagranicznym, czy nazwiemy to inwestorami, no to czeka Ukrainę. Jak się dogadają, tak będą mieli. Ale co w wypadku Polski? Gdyby faktycznie większość tych ludzi wyjechała, co robimy w takiej sytuacji? Gdyby wyjechała z Polski do Ukrainy, czy tak, z Ukrainy? Tak, no powiedzmy, będzie dużo do odbudowy. Bo to choćby wracając do tego, jak Amerykanie mają kreować 5 miliardów dolarów długu dziennie, to żeby pokryć budżet Ukrainy, to wystarczy im tydzień roczny. Na pewno będą powroty, powroty w dużej skali, aczkolwiek czy one długofalowo też zachwieją konkurencyjnością Polski. No, trochę powiedziałbym, że życzyłbym sobie takiego kłopotu, bo to by oznaczało, że Ukraina staje się bardzo atrakcyjna i perspektywiczna. No ale oczywiście odczują to niektóre sektory, szczególnie budowlanka, rozmaite usługi. Wtedy będziemy musieli się przystosować. Jak? Przedsiębiorcy będą musieli inwestować w to, żeby mniejsza ilość pracowników pracowała wydajniej, a jednocześnie zarabiała godnie na poziomie swoich aspiracji, więc to niekoniecznie musi być jakaś duża katastrofa, a jednocześnie to oczywiście pojawia się pewien problem demograficzny i tu jest rola oczywiście długofalowych zachęt polityki państwa, nie tylko wydatkowej, ale takiej też infrastruktury całościowej, która wspiera demografię. Tak jak Korea Południowa, która ma blisko jedno dziecko, już tak niestety upadła demografia w Korei Południowej, wprowadza teraz program 3,5 tysiąca złotych na dziecko. To taki program pomaga w ostatnich chwilach, próby ratowania? Taki program pomaga częściowo, na pewno nie przeszkadza. Jest w przypadku Polski trochę bardziej socjalny niż demograficzny, ale to jest jakiś początek. Tak? To tworzy taką materialną bazę dla tych dziesiątek procentów ludzi w Polsce, którzy się martwili w ogóle o to, co będzie, jeżeli będę 3 miesiące bez pracy, 6 miesięcy bez pracy, więc to jest już jakiś taki oddech. Natomiast długofalowo to trzeba myśleć o tym, czy są właśnie dostępne przedszkola, żłobki, czy jest komunikacja wystarczająca, publiczna, taka, żeby dojechać do miejsca, w którym jest dobra praca, albo żeby ta praca była w ogóle bliżej. Więc tutaj jest taki szereg rzeczy, które się składają. Na przykład właśnie opieka też nad starszymi ludźmi, żeby nie było tego wyboru, czy opiekować się rodzicami, czy właśnie zdecydować się na kolejne dziecko. Jeżeli pomyślimy tak holistycznie, całościowo o tym pakiecie, to tak, pomoc materialna bezpośrednia jest ważna, ona jest taka trochę interwencyjna,
ale ważniejsze jest jeszcze ta cała reszta, którą obudujemy, ten wysiłek, powiedzmy, materialny tego wydatku 800 plus w tym momencie.